bardzo proszę, kto z Państwa radnych? Pan radny Kowalik, bardzo proszę. Ja chciałem się dosłownie w kilku zdaniach odnieść do wypowiedzi pana radnego Torebskiego z ostatniej sesji, który przedstawił moją wypowiedź na posiedzeniu Komisji Edukacji w Urzędzie Miasta, która faktycznie miała miejsce. I to, co przedstawił, jest prawdą. Część z Państwa niestety odebrała to tak, jak ja bym przedstawiał propozycję Rady Dzielnicy. Więc chciałem sprostować to, że nie występowałem jako przedstawiciel ani Rady Dzielnicy, ani Komisji Edukacji Dzielnicy 18, tylko przedstawiłem projekt połączenia tych dwóch placówek, a projekt ten powstał, niejako zrodził się wśród dyrekcji obu placówek, rodziców tychże dzieci, które tam uczęszczały. Więc bardzo proszę na przyszłość, może nie wyciągać tak daleko idących wniosków i od razu, bo widać to było po niektórych z Państwa zachowaniu, że coś tu było robione poza plecami. Więc taka moja prośba, jak miałem odwagę zwrócić Państwu uwagę, co sądzę na temat postawy Waszej odnośnie Wigilii w dzielnicy, tak samo proszę ponownie o przysłowiowe więcej wiary w ludzi i w to, co się tu robi, a nie od razu za plecami jakieś insynuacje, że grupa ludzi tutaj coś stworzyła i poza Państwa plecami coś robi bez konsultacji. Jeżeli Państwo byście chcieli, ja to swoje wystąpienie mam i nigdzie tam nie pada słowo, że w imieniu Rady Dzielnicy 18 występuje, czy też w imieniu Komisji Edukacji Dzielnicy 18 występuje. Ja do pana Poremskiego tutaj nic nie mam, bo on przedstawił, że występowałem. To Państwo, pani Cięża, pan Maranda, pani Frankiewicz, widziałem, że gdybyście mieli taką możliwość, to byście mnie chyba zlinczowali. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, pan Maranda. W oświadczeniach, no oczywiście w oświadczeniach, bo to moje nazwisko znowu padło. Ja zwróciłem się do pana, jeżeli taka sytuacja zaistniała, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Żeby się pan podniósł do tego, bo byśmy wszystko wiedzieli od razu. To chyba było proste, jak pan nie występował w imieniu Rady, to ma pan tylko powiedzieć jedno zdanie. No ja tam byłem, nie w imieniu Rady, tylko na to. A pan w ogóle, no nie wiem, no. Musiał pan się zastanawiać miesiąc nad tym, czy no tak to wygląda, proszę pana, no. I to pana oświadczenie w tej chwili dla mnie jest w ogóle niewiarygodne, no. Dziękuję bardzo. Nie? Ja przepraszam bardzo, ale ja myślę, że to nie jest czas na to, żebyśmy prowadzili dyskusję. To jest, ja rozumiem, pana wypowiedź nie jest oświadczeniem, panie radny Maranda, pan radny Poremski. Dziękuję bardzo. Szanowny panie Andrzeju, ja się postaram dostarczyć, może ja się, wie pan, nie, bo to za dużo o tych ludzi, bo i w ogóle dyskusja była bardzo dużo, bo pan wie, to pan słyszał dokładnie, prawda, bo i dyrektorzy byli, i rodziców bardzo dużo było, ale postaram się dostarczyć protokół z tego spotkania z 8 stycznia. Pan Więcław? Ja w swoim oświadczeniu chciałem zapytać się pana radnego miasta Krakowa Polemskiego, żeby w formie komunikatu przekazał nam informację powszechnie nas interesującą i dotyczącą nas wszystkich, jeżeli chodzi o nowy podatek śmieciowy. Czy tak może mogę, panie przewodniczący? Bardzo proszę. Powiem tak, już z panią Elżbietą poznają ten temat. Drodzy państwo, powiem tak, trudno jest powiedzieć, jest niemożliwe powiedzieć o cenie, jeżeli chodzi o to, bo no, mogę przynieść tę uchwałę i państwu pokazać, jak były głosowane. Moje pytanie z trybuny do większości Rady i do pana prezydenta było jednoznaczne. Jeżeli mówimy i wszędzie w pismach potwierdzamy, w Dzienniku Polskim, w Gazecie Krakowskiej, że śmieci nie zdrożeją więcej jak 5%, według moich obliczeń jest ponad 100%, w niektórych przypadkach stanieją. Ale drodzy państwo, to co obejmą śmieci ponad 100%, to jest 80% mieszkańców miasta. W 20% mogą płacić na równym poziomie, względnie zdrożeją około 30%. To jest jedna sprawa. Nam bardzo chodzi o to, dlatego stanowisko Prawa i Sprawiedliwości było jednoznaczne do pana prezydenta, żeby pan prezydent opracował
taki druk, taki projekt uchwały, żeby zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów, ponieważ Unia Europejska im nakłada na nas. I uchwała sejmowa, która jest zezwala na to, żeby w ten sposób to robić, prawda? Nie ma takiej możliwości na dzień dzisiejszy, czy państwo będziecie segregować, czy nie będziecie segregować, to za śmieci paść będzie. Niby tam jest podane w tych drukach, że jest około 50% tańszy zasegregowane odpady, prawda? Tylko proszę mi powiedzieć, jak w sypach, gdzie są sypy w klatkach schodowych w większości bloków, nie tylko w Nowej Hucie, ale i w mieście, jak będzie przystosowane? Jest to niemożliwe. W związku z tym, żeby zachęcić ludzi do segregacji odpadów i wtedy to dla nas jest zachęta i nie płacimy, myśmy nawet proponowali, że odpady segregowane powinny być około 10% płatne albo w ogóle niepłatne. I wtedy taka możliwość jest. Natomiast te odpady, które są, nazwijmy to w sumie wszystko razem, można nie segregować, tylko idzie przykładowo, no na razie idzie na Paryż do segregacji i tak dalej. W związku z tym nie powiem państwu, bo nie da się tego powiedzieć, jaka jest kwota podwyżek. Choćbym przyniósł państwu ten druk uchwały, który był przegłosowany przez znaczną część Rady, mogę powiedzieć, że chyba 29 do 10 przeciw, to powiem wprost, nie jesteście w stanie państwo z tej uchwały, ponieważ, tak jak powtarzam jeszcze raz, twierdzą większość, że jest około 5%, zresztą mi to wskazywali nawet prezesi wspólnot mieszkaniowych, jak również i spółdzielni mieszkaniowych, obliczali wyraźnie, że jest ponad 100% niektórych przypadków. Tyle mogę odpowiedzieć, no jeżeli potrzeba, to mogę takie uchwały dostarczyć. Nie ma problemu. Jeżeli ja mogę zarządzać, ta uchwała, która została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa, niestety nakłada bardzo wysokie opłaty na przede wszystkim wspólnoty mieszkaniowe, ten rynek zna i mogę się nim podzielić. I nie ma jednej rzeczy w tej uchwale, która jest bardzo ważna i potrzebna. Nie ma tam żadnego programu, który miałby zachęcać kogokolwiek do segregacji śmieci. Poza tym jest tam tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. To znaczy, jeżeli śmieci są niesegregowane przez jedną osobę na wspólnocie, to wszyscy muszą płacić podwyższoną opłatę za. Jeżeli będzie to mały budynek, w którym wszyscy się znają, jest to budynek jednoklatkowy lub dwuklatkowy, zdarzają się takie, już mam sygnały, to oni będą płacili za te śmieci mniej, ponieważ oni się potrafią zorganizować, wszyscy się znają i potrafią zasegregować te śmieci i rzeczywiście u nich opłata będzie dużo, dużo mniejsza niż do tej pory płacili za śmieci. Niestety w większych wspólnotach mieszkaniowych, jak i również na spółdzielniach, ta opłata będzie wyższa, ponieważ no, nie ma możliwości na budynku dużym, w którym mieszka 20-30 rodzin i więcej, aby w odpowiedni sposób zniechęcić do wyrzucania śmieci niesegregowanych, a zachęcić do tego, żeby ludzie po prostu segregowali. Bo my dzisiaj nie mamy mechanizmów, które by nam pozwalały na to, że na przykład dajemy worki do segregacji albo pudełka odbiorcze do segregacji do każdego mieszkania i odbieramy indywidualnie w każdym mieszkaniu. Tylko proszę pamiętać o tym, że wtedy to jest koszt, który powiększa nam obsługę związaną z utrzymaniem danej spółdzielni czy też danej wspólnoty mieszkaniowej. Może się okazać, że ten koszt będzie niższy niż te śmieci, które trzeba będzie zapłacić jako śmieci niesegregowane. Tutaj w tej uchwale niestety, ale jest no, błąd, który nie pozwala na zachęcanie do segregacji, szczególnie we wspólnotach mieszkaniowych. Mogę jeszcze dokończyć oddaję, panie przewodniczący? Tak, tak, rozumiem. Jedno, co pozytywne było w tym wszystkim, oczywiście nie już, ale pan prezes Kurtys obiecał, że przyglądną się sprawie takiej, żeby przykładowo wspólnoty, te, które będą, co pan przewodniczący mówił, chciały segregować te odpady, będą dostawać takie worki, gdzie będzie kod kreskowy, prawda? I będzie dany pojemnik, że jeżeli ktoś tam wrzuci do tego ten worek swój, będzie zakodowany, to pod pańskim adresem będzie, że pan to przykładowo oszczędza. I my chcemy, żeby przykładowo od czegoś to można było sobie odliczyć, prawda? Że ja segreguję odpady, nie płacę za nie, prawda? W związku z tym mogę sobie jeszcze odliczyć. Taka propozycja, że tak powiem, ma być dyskutowana. Kiedy to wejdzie, trudno jest powiedzieć. Natomiast jeszcze jedno ciekawe państwu powiem, że 5 marca 2011 roku Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Trybunału Konstytucyjnego jakby unieważnienie tej uchwały, bo z góry zakładają, że ta uchwała sejmowa, która weszła nawet po nowelizacji, ta ustawa, która weszła nawet po nowelizacji, ona nie spełnia takich kryteriów, jak pewna skutki. Ten tu pan przewodniczący mówił, że ona jakby nie daje zachęty. Samorządy krótko miały troszeczkę związane ręce.
tak jak mówię, na śmieciach dzisiaj, że tak powiem, świat zarabia, daleko nie trzeba sięgać, tylko sięgnijmy Szwecję, gdzie kupuje od Norwegii, kupuje odpady i spala je w Polsce. Dziękuję bardzo. To znaczy, takie rządy Platformy tak ustalają ustawy. A propos jeszcze rozmów z naszych sytuacji związanych ze śmieciami, to co jest proponowane odnośnie tego kodu, to też nie jest do końca rzecz dobra w tym zakresie, z uwagi na to, że będzie to powodowało wielkie konflikty we wspólnotach mieszkaniowych, ponieważ ja, posiadając kod, będę segregował i będę chciał nie kiedyś, tylko tu dzisiaj uzyskać od mojej wspólnoty określoną opłatę niższą za te śmieci, które są śmieciami przeze mnie segregowanymi, nawet jeżeli będziemy mieli to dokładnie przypisane do określonego mieszkania. Jak Państwo wiecie, jest jeszcze jeden element, który nie do końca też pozwala we wspólnotach segregować, to ten element, że jeżeli nawet śmieci by były segregowane, a okazało się, że w jakimś pojemniku, który jest segregowany, są śmieci niesegregowane, to odbiorca może je sprawdzić i wtedy nałożyć karę, która jest karą za śmieci, znaczy nawet może nie karę, opłatę za śmieci, która jest śmieciami niesegregowanymi. Pani Ciężak. Jak Państwo pewnie część czytała, ci w mediach było przedstawiony ten eksperyment taki naukowy, że poprosili 6 wspólnot mieszkaniowych z Krakowa, żeby się na chodnika zgłosili i żeby po prostu zgodnie z nowym systemem zaczęli segregować. I nawet w tych wspólnotach, co się ludzie na ochotnika, nikt ich nie przymusza, tak jak tu ustawa, segregować, to znalazły się osoby, które po prostu parły się, że oni nie będą segregować i po prostu na złość. Także to jest, mi się wydaje, że jeśli ktoś na ochotnika się zgłasza, to jest nierealne, a co dopiero jak... Ja się nie robię, Pan Wiecław, Pani Mitka. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, ponieważ co chwileczkę słyszymy o różnych podwyżkach związanych z mediami. Teraz tak, śmieci, woda, CO, wszystko idzie w górę, nikt się przed nami nie rozlicza. My płacimy i przecież jeżeli my mamy radnych miasta Krakowa, to ja myślę Pani Borewski, że tam są profesjonaliści. Jeżeli oni głosują, to powinni głosować. Tak, na chwileczkę, nie Platforma, bo Platformy też są profesjonaliści. Nie tylko PiS-ie. Więc uważam, że powinni wiedzieć, na jaki temat tam się rozmawia i bo to jest przyszłość, proszę Państwa, nas wszystkich. To nie jest sprawa moja prywatna, ani Pana, tylko to jest nasz byt. Przecież nie może być tak, że my płacimy jak za woły i nikt się przed nami nie rozlicza. Nasze władze zachowują się tak, jakbyśmy mieszkali na Rivierze. A my mieszkamy w starych budynkach, sypiących się, remontujemy te budynki, bo taka jest prawda, a w zamian nam co chwileczkę nam podnoszą rachunki. No przecież to jest nie do wytrzymania, niech nam podnoszą wpływy nasze tak samo. Będziemy płacić, tylko nie, jeżeli my się tu wywrócamy o chodniki, ja z Panem na przykład. Ja się nie wywrócam, Pani Boże. No przepraszam, bo się mówimy, to nie, tylko sobie mówimy. Ale to proszę Pana, to ja mam prawo teraz sygnalizować, bo ja nie pójdę tam do urzędu Panu, żeby Pan ten problem poruszył. To nie może być tak, że sobie odsiedzicie, proszę Państwa, i mamy takie rozwiązanie. A to, co Pani mówi, proszę Pana, o 7 osobach, to są specjalnie podstawione. Musicie Państwo zwrócić na jedną rzecz uwagę. Nie ma tego nawyku, żeby segregować. Proszę zobaczyć, w niektórych sklepach już chodzą. Ja tu na przykład prowadziłam nawyk o tych nakrętek. I tutaj wszyscy zbierają te nakrętki. Ja już kilka roku wyniosłam. I tak samo jest w sklepach. Więc ja dzwoniłam do MPO, proszę sobie wyobrazić, i rozmawiałam na tym dzwonu. Oni są w ogóle nieprzygotowani. Oni są tylko przygotowani do brania pieniędzy. No to gdzie my jesteśmy? I będziemy się tak licznie szarpać. Dziękuję bardzo. To odpowiedź tylko Mieczysław. Pan Rady Mieczysław. Państwu powiem, że jedną z zachęt dla segregowania będzie to, że będą sypy zamknięte. To będzie łatwiej wtedy. Przez okno będzie. Zdrowo. Nie ma możliwości, na to przerabiałem już na wielu wspólnotach. Telefonów mam multum w tych sprawach. Wszyscy się pytają, jak to zrobić, żeby zaoszczędzić, żeby segregować. Wpadają na różne pomysły. Jedno mi się bardzo nie podoba w tej uchwale. I dziwię się, że
radni przegłosowali tę uchwałę, dlatego że dzieli społeczeństwo na lepszych i gorszych. Nie mówię o tych, co mieszkają w domkach jednorodzinnych czy w blokach, bo to jest inny temat. Natomiast jeżeli mamy dwa takie same budynki, takie same, identyczne co do wysokości, obok siebie są, a w tym jednym jest na przykład jeden sklep, to ci wszyscy mieszkańcy z tego budynku, co jest jeden sklep, będą płacić dużo, dużo taniej niż ci, co nie mają tego sklepu. I uważam, że nawet tylko z tej przyczyny powinna być zanegowana ta uchwała. Proszę Państwa, zamykam dyskusję o świadczeniach i komunikatach. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszej sesji.